Ta seria to nie jest kolejna zwykła seria młodzieżowa, a po prostu coś niesamowitego i niepowtarzalnego. Nie potrafię aktualnie się pozbierać, wiecie. Znaczy to jest teraz taki, jestem w takim momencie, że chciałabym po prostu jakby cokolwiek odczuwać, a aktualnie czuję tylko i wyłącznie bezdenny smutek i po prostu taką wielką dziurę w swoim sercu. Po prostu takie co jest? Halo? No dobra, i to nie ma sensu przecież nagrywać, jeżeli jestem w takim stanie. No, nie ma po co tego robić. No nie ma. Po prostu nie ma. Bo jak ja mogę wam opowiedzieć cokolwiek o serii, która po prostu chwyciła mnie po prostu za umysł, za serce, za duszę, za każdą część mojego po prostu istnienia chwyciła, wciągnęła mnie w ten świat i po prostu nie potrafiła mnie wypuścić. Jak ja mam wam cokolwiek opowiedzieć o tym? Jak? Ja się pytam. Ja aktualnie nawet nie wiem, na czym ja mam się skupić, o czym ja mam wam w ogóle powiedzieć. Jakie rzeczy tutaj są najważniejsze w tej... Ja nie wiem. No ale dobra, okej, słuchajcie. Postaram się to zrobić, postaram się jakby ogarnąć swoim umysłem, co się właśnie wydarzyło i co ja właśnie przeczytałam, co nie będzie łatwe. I okej, dobra, postaram się wam powiedzieć, co uważam o Buntownicy z Pustyni i o Zdrajcy Tronu. Postaram się, ale to nie będzie łatwe. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co mnie tak po prostu wzięło i zniszczyło właśnie w tej serii, to zapraszam. Więc ogólnie hej i cześć, z tej strony z kanału Kultura Naszowa i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i premiera tego cudeńka, czyli kontynuacji Buntowniczki z Pustyni jest 5 lipca. Postaram się zrobić cokolwiek wam w ogóle przekazać, co nie będzie łatwe, bo to nie jest łatwo mówić o seriach, które po prostu się kocha. Nie jest łatwo. A to jest właśnie taka seria i jeżeli mówimy w ogóle o Buntownicy z Pustyni, o Zdrajcy Tronu, to seria skupia się na nastoletniej Amani, która żyje w świecie naprawdę brutalnym, w świecie w pewnym sensie przerażającym i po prostu dusznym, bo to wszystko jest w takich właśnie arabskich klimatach utrzymane. Nie jest to samo, co wszystkie te serie młodzieżowe, które się pojawiają, w których są te pustynne klimaty, takie arabskie. To nie jest zakazane życzenie. To nie jest kolejna seria o tym, że jest dziewczyna, która spotyka dżina i tak dalej. Nie, tutaj mamy właśnie te wszystkie brutalne rzeczy wzięte z tych arabskich takich krajów, to, że kobiety nie mają w ogóle żadnego prawa głosu, że kobiety są w ogóle niszczone wewnętrznie, zewnętrznie, że nie mają prawa głosu, że faceci mogą robić z nimi co chcą. I w tym wszystkim mamy nastoletnią Amani, która nagle w wieku 16 lat ma wyjść za mąż, ponieważ tak każe jej wuj. I sam fakt tego, w jakim świecie się w ogóle dzieje ta seria, jest porażający. Jest tak świetnie zaprezentowany i to nie tylko w pierwszej części. Pierwsza część była takim w sumie wstępem. W Buntowniczce mamy to takie zapoznanie się z tym światem, wejście w ten świat, poczucie go w jakiś sposób, ale w Zdrajcy to się tak po prostu jakby, to jest taki powrót do całego tego świata, to jest taki powrót do miejsca, które ja osobiście pokochałam, bo uwielbiam takie światy, uwielbiam tą duchotę pustyni, uwielbiam wzięcie takich naszych kultur, przełożenie na jakiś fantastyczny świat z magią gdzieś tam w tle. Uwielbiam też jak na przykład takie legendy, powiedzmy sobie dżiny, przełożone po prostu na taką fantastykę, typową, świetną, magiczną fantastykę. I do tego jeszcze dodajmy właśnie ten pustynny żar, te pałace, te miasta, duszne miasta, samo Detrzot, które się pojawia w ogóle na pierwszych stronach Buntowniczki, jest tak wciągające i tak po prostu poruszające, jest tak zniszczonym, obskurnym, naprawdę okropnym miastem, że czuję się
to wszystko na własnej skórze. I ja tak miałam właśnie, kiedy zaczęłam czytać Buntowniczkę, nagle jakby wlazłam w ten świat, weszłam w niego, poczułam, że ja tam jestem. I to chyba jest jednym z powodów, dlaczego ta książka jest tak świetna, dlaczego kontynuacja jest tak dobra, dlaczego tak fajnie się do niej wraca. I właśnie to jest powodem jest po prostu ten świat. Powodem jest to, że ten świat jest niepowtarzalny, jest oryginalny i po prostu wciągający. I najbardziej chyba podoba mi się to, że autorka nie robi z głównej bohaterki takiej 16-letniej dziewczynki, która po prostu odkrywa nagle świat. Nie, to jest dziewczyna, która zaczyna po prostu, jakby już jest dorosła, w wieku 16 lat musi dorosnąć. I dzięki temu mogę przejść do bohaterów, o których chciałam tak dużo opowiedzieć, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Więc zaczniemy oczywiście od Amani, czyli od głównej bohaterki, która już naprawdę, już od samego początku poraziła mnie swoją pewnością w siebie. I nie tylko, nie chodzi tylko o to, że jest w ogóle, że jest pewna tego, co robi, że jest pewna swoich myśli. Nie, chodzi o to, że jest taka właśnie buntownicza. Jest po prostu buntowniczką z pustyni. Jest kobietą, która musiała w świecie, okropnym świecie, w którym kobiety są po prostu tyranizowane, musiała nagle dorosnąć. No, w wieku 16 lat ona myśli bardziej, już tak jakby była dorosłą naprawdę osobą po bardzo dużej ilości przejść i po prostu z mega doświadczeniem. To jest coś świetnego, bo nieczęsto spotyka się takie bohaterki, jeszcze do tego tak świetnie zaprezentowane i tak realistycznie zaprezentowane. A Amani właśnie taka jest. I jeszcze do tego dodajmy jej bezczelny po prostu język. Jej bezczelność nie ma ograniczeń. I tak jak w Buntowniczce z pustyni. Ja sądziłam, że ona troszkę się zmieni, to w Zdrajcy Tronu już straciłam to po prostu, bo ona cały czas jest identyczna. Cały czas ma ten swój cięty jęzor, po prostu jej dialogi z innymi postaciami są świetne, są tak zaprezentowane, że ja nie mogę. Plus jeszcze, dodajmy do tego, że autorka świetnie po prostu prezentuje jej myśli. I tak jak niektórzy autorzy mają z tym problem, by zaprezentować myśli głównej bohaterki tak, by jakby one na nas wpłynęły w jakiś sposób, plus jeszcze dodać tam opisy i tak dalej. Nie ma tego problemu, jeżeli piszemy z trzeciej osoby, ale jeżeli piszemy z pierwszej, to bardzo trudno jest połączyć bardzo dobre zaprezentowanie dialogów, bardzo dobre zaprezentowanie opisów i do tego jeszcze myśli głównej bohaterki. A ona to robi po prostu o tak, 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 tak. Do niej po prostu, do pary, no idzie Jean i Jean jest... No to jest tak, Amani ma rewolwer w ręce. I potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Jak nie to, bang, bang i do widzenia. I Jean jest identyczny. Znaczy, różni się pod kilkoma względami. Różni się, ale jest tak świetny. Jest tak świetny. Wydaje się, że na początku, że on jest takim typowym, kolejnym mężem z książki. Ale nie jest. Później odkrywamy kolejne aspekty jego charakteru, kolejne aspekty jego historii. I zaczynamy coraz bardziej tak naprawdę czuć do niego sympatię. Kiedy się pojawił, kiedy pojawił w ogóle się pierwszy dialog z Amani, to ja powiedziałam, że to będzie kolejny schematyczny koleś. Kolejny schematyczny koleś, który jest po prostu, ma ładną buzię, potrafi coś tam powiedzieć i do widzenia, ale on jest inteligentny, on jest błyskotliwy, jest zabawny i po prostu to wszystko, co ja uwielbiam w męskich, realistycznych, po prostu bohaterach z krwi i kości, on ma. I razem z Amani pomiędzy nimi jest takie napięcie, które się wyczuwa po prostu na każdej stronie, kiedy są ich akcje. Kiedy się dzieje pomiędzy nimi, to po prostu się to wyczuwa. Pomiędzy nimi przeskakują takie małe po prostu iskierki. I to jest naprawdę sztuką, żeby to zaprezentować w książce, żeby to przechwycić pomiędzy zdaniami, pomiędzy kartami historii. I tutaj bije po prostu pokłony Alwin, bo zrobiła to no mega. Trochę mi przykro, bo jakby w Buntowniczce z pustyni Gina i Amani jest dużo, ale kończy się tak, a nie inaczej. Nie będę wam oczywiście mówić, no bo oczywiście, że nie. No i Jean znika. I w Zdrajcy mi go brakowało. Brakowało mi tego napięcia pomiędzy nimi. Naprawdę, ja pokochałam go w Buntowniczce, a w Zdrajcy było go troszeczkę mniej. Troszeczkę to znaczy dużo. Troszeczkę to znaczy przez jakieś 70% powieści. I on się pojawia, ale wciąż mi go brakowało. Naprawdę. Moje serce cały czas tak biło i mówiło, gdzie jest Jean. To dodatkowo w sumie tak dodaje takiego, że muszę czytać dalej, bo jak te Jeana. Mniej więcej tak to jest. Każdy bohater, którego mamy w Buntowniczce, on bardzo mocno się rozwija w Zdrajcy Tronu i osoby, które są
postaciami pobocznymi, których historii tak jakby troszkę nie znamy, jednak znamy, ale chcemy poznać bardziej, to właśnie w Zdrajcy Tronu są rozwinięte te wątki i to jest świetne, plus pojawiają się nowe postaci, które też no, po prostu kradną serce, bo Alvin Hamilton ma coś takiego, że tworzy postaci, które są nie dość realistyczne, nie dość, że po prostu przyciągające, to jeszcze są po prostu mega zabawne, mega bezczelne i po prostu są takie moje. W połączeniu z tym cudownym światem, który jest po prostu tak zaprezentowany, że mi brak słów, ja po prostu wchodzę do niego i ja czuję już na sobie te pustynne piaski, to słońce i tą duchotę, to jak ta seria ma nie być świetna? Oczywiście mogę się czepiać, no bo to nie jest tak, że nie ma się do czego przyczepić, no oczywiście zawsze jest, ale pytanie po co? Więc to na tyle. Mam nadzieję, że was zachęciłam. Jeżeli nie, to nie wiem, jak powinnam was inaczej zachęcić, bo po prostu ta seria jest świetna. Plus dzięki wydawnictwu Czwarta Strona, za której w ogóle dziękuję za podesłanie mi powieści i za to, że tutaj z tyłu jest mój patronat, a w środku jest moja rekomendacja, to dzięki temu mam dla was do rozdania po 3 egzemplarze tego właśnie tutaj, tej pary, więc mam 3 pary do rozdania. Więc jeżeli chcecie wygrać Butowniczkę z Pustyni i Zdrajcę, to mogę zapoznać się z tą naprawdę wciągającą, cudowną, świetną, no po prostu powieścią i po prostu serią taką... moją ukochaną serią aktualnie, to musicie mi napisać, jaka seria zrobiła na was takie wrażenie jak na mnie Buntowniczka. Czy macie jakąś taką serię, która po prostu wzięła i was zwaliła z nóg, tak jak po prostu mnie Buntowniczka z Pustyni, Zdrajca Tronu. Więc jeżeli tak, to oczywiście dawajcie mi znać w komentarzu, żeby wziąć udział w rozdaniu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą serię i jeżeli chodzi o tą recenzję dzisiaj. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. I oczywiście zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe. Klikajcie ten duży czerwony przycisk subskrybuj, dawajcie łapki w górę. I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Więc na razie! Za ten filmik i te książki są super, Paweł, potwierdź. Potwierdzam, świetne książki. Zapraszamy na filmy u nas.